Cześć wszystkim! Znowu Połem 7. Dalszy ciąg Factorio na modach, Angels modach, Pops modach wersji 0.16. Dobra. Trochę się zmieniło. Zacząłem może od czegoś innego niż zapowiadałem, od zrobienia portów, roboportów Mark 4. Ponieważ upgrade tych wszystkich naszych robocików do Mark 3 spowodował, że one również więcej prądu ciągną i przez to dużo dłużej się ładowały na standardowych roboportach Mark 1. Więc stwierdziłem, że mamy już wszystkie rzeczy dostępne, to od razu zupgrade'ujemy do najwyższego poziomu. To nie jest zbyt trudne. Każdy roboport składa się z trzech rzeczy. Z anteny, z włazu oraz z ładowania. Charging pod. No i one generalnie mają bardzo podobny skład, tylko potem coraz lepsze składniki. Antena zawsze się składa z drutu oraz z układu logicznego. Właz zawsze się składa z łożyska i z trybików. Charging pod zawsze się składa z baterii oraz z płytek logicznych i czegoś tam. No i potem to składamy wszystko w trzy i mamy roboport. I tak potem jeszcze troszkę lepszy kabel. Tutaj z tytanu się, tak właśnie drugi poziom się tworzyło ze stali, nie, z brązu, z inwaru. Trzeci poziom jest z tytanu, a czwarty poziom ze złota, z nitilu i z płytek procesorowych i z tych najlepszych baterii. W każdym razie mamy roboporty Mark 4. Możemy sobie porównać ich zasięg 200 na 200 w porównaniu z 50 na 50. To jest duża różnica. 440 na 440, ta jeszcze większa. Construction area. Życie nas nie obchodzi. Roboport charging rate 6 MW. Tam miał tylko 1 MW, czyli 6 razy szybciej ładują roboty. Oraz internal buffer 8 razy większy. No, fajne. Generalnie jak już gdzieś widzę w bazie starszy roboport, to ciach, upgrade'ujemy. Dobra. W każdym razie, całe tworzenie roboportów troszkę nam wyczerpało zasoby płytek procesorowych, ponieważ tutaj potrzebujemy 5 i tutaj potrzebujemy 5, czyli razem 10 na jeden roboport. Tak jak zacząłem troszkę upgrade'ować w bazie na lewo i prawo, to troszkę zaczęło nam tego brakować. Wtedy zauważyłem, że też nam zaczyna brakować złota, ponieważ płytki procesorowe wymagają złota najpierw do kablu, do procesorów, a potem jeszcze potrzebują złota do wielowarstwowych, zapomniałem słowa. Dobra, płytek, dobra. W każdym razie stwierdziłem, że to byłby też dobry moment na stworzenie huty złota. Póki co mieliśmy złoto przetapiane w bazie. Bo nawet jeszcze dalej tutaj stoi. Chyba Zyczak, tak, Zyczak to robił oryginalne. I że troszkę jak to zrobimy w hucie, to troszkę lepiej będzie działało. Dobra, wytapianie złota zaczyna się właściwie już w bazie. Już potrzebowaliśmy najpierw do tego sodu. Sód uzyskujemy z... dziwnie... z wodoru i z... tak to jest? Tak. To jest wodorotlenek? Wiecie co? Pozwólcie mi sprawdzić. Tak, wodorotlenek sodu. Wodorotlenek sodu otrzymujemy w dużych ilościach w procesie elektrolizy wody solanej, czego potrzebujemy również do chloru. Więc mamy tego dużo w zapasie, w bazie. Więc to elektrolizujemy razem z wodorem i otrzymujemy w efekcie sód. Oraz jeszcze trochę wody oczyszczonej, której za bardzo nie potrzebujemy. Dobra, potem potrzebujemy jeszcze taki dziwny proces zrobić. To się nazywa cyjanek sodu. Łączymy w nim sód, karbon, węgiel
oraz Amon. I otrzymujemy cyjanek sodu, który jest nam potrzebny potem w procesie złota. Proces złota już jest ten jest najwyższego poziomu. Jest troszeczkę skomplikowany. Na początku standardowo przetwarzamy, paletujemy. Potem musimy sobie dostarczyć ten cyjanek sodu. Tutaj będzie ładnie zobaczyć. Tak, i troszkę to, że musimy do niego załadować. Musimy załadować jeszcze do niego oczyszczoną wodę oraz tlen. I razem z spaletowanym złotem otrzymujemy cyjanek sodu złota? Coś takiego. Oraz otrzymujemy nasz wodortlenek sodu z powrotem, który potem załadujemy sobie z powrotem do bazy i znowu go przekształcimy w sód. Proces jest 1 na 1. Znaczy, jeżeli chodzi o wodortlenek sodu, czyli tyle, ile włożymy, tyle otrzymamy z powrotem. Dobra, jak mamy już ten cyjanek sodu złota, to ładujemy go do drugiego pieca. Tutaj już jest proste, po prostu przetwarzamy go w piecu i otrzymujemy katody. Potem katody już wytapiamy w piecach i otrzymujemy stopione złoto. Dodałem jeszcze tutaj do huty drobną taką fabrykę oczyszczonej wody, ponieważ nie chciałem, to było pierwsze jakby rzecz, która wymagała oczyszczonej wody. Nie chciałem jej sprowadzać, bo to zazwyczaj słabo działa. Więc dorobiłem fabrykę czyszczonej wody. Taką małą, prostą. Potem ona beczkowana jest, gdyby gdzieś jeszcze była potrzebna. No i dobra. Potem złoto jest przetapiane. I złoto możemy, tak jak bodajże cynę, wytapiać na dwa sposoby. Po pierwsze możemy albo ładować same złoto, wtedy otrzymujemy sztabki złota, albo możemy je łączyć z miedzią w tak, w... Casting. Wybaczcie, zapominam słów. W każdym razie możemy łączyć ją z miedzią i otrzymywać od razu drut pozłocany. Ja robię obie rzeczy. Dostarczam do pociągów. Ponieważ w niektórych miejscach od razu nam się przydaje drut. Na przykład w tych procesorach. Czy nie trzeba było łączyć płytki. Więc to jest troszkę mniejszy proces. W sumie w takiej formie nawet można by go tutaj umieścić. Tam, gdzie jest wymagane. A nie, to jest tutaj wymagane. Okej, dobra, nieważne. W każdym razie mamy teraz i złote płytki, i kable pozłacane. Tam, gdzie są wymagane kable pozłacane, starałem się pozamieniać, żeby korzystały z tych kabli pozłacanych. No i dobra. Tyle, jeżeli chodzi o złoto. Zyczak jeszcze zaczął tutaj montować Wolfram. Zaczął początek jakby, ale drugi krok wymaga transportu amonu. No i tak stwierdził, że pojedzie, ogarnie to. Stacja chemiczna nie miała już dodatkowych wolnych peronów, więc ją przerobił, zmienił stacker i ją przerobił. Przy okazji wkurzyła go sieć, która oplatała naszą bazę i zaczął ją przerabiać, żeby mieć jakąś ładną obwodnicę, nazwijmy to okołobazową. No już większość przerobił, jest taka ładna kwadratowa. Jeszcze tutaj planuję dokończyć, tutaj coś z tym zrobić. No, będzie spoko. Dobra. No i dobra, jak się tu w międzyczasie bawiliśmy z tymi rzeczami, to okazało się, że nam kompletnie skończyło się węgiel. To nasza była ostatnia kopalnia węgla. Zostało mi już tylko tyle. W bazowym faktorium w sumie węgiel nie jest aż tak potrzebny w late game'ie, bo praktycznie używa się go tylko do granatów, do nauki wojskowej. Ale w obsmotach węgiel jest bardzo potrzebny, ponieważ z niego wytwarzamy karbon. A karbon jest potrzebny w prawie każdych płytkach logicznych. Więc no, kiedy nam się skończył węgiel, to tak mniej więcej cała fabryka zamarła. Musieliśmy coś z tym szybko zrobić. Znaleźliśmy tutaj na południu całkiem niezłe złoże węgla, chociaż już... Zaczynaliśmy to około 8 milionów chyba tam było.
Więc już troszkę zeszło. W sumie nigdzie indziej zbyt dużych złóż nie zauważyłem. Więc jak to złoże nam się skończy, to trzeba będzie troszkę bardziej poszperać po mapie. W każdym razie musieliśmy się przebić aż tutaj. Tutaj troszkę poczyściłem. No i potem stawiliśmy tą nową kopalnię. W sumie trochę przypomniało mi się czasy grania na tym dużym serwerze w Factorio Vanilli, w którym większość czasu spędzało się na tworzeniu kopalń. W sumie. Dobra. Kiedy jednak się już tym zajęliśmy, to przyszła pora pobawić się z modułami. 6, od 6 do 8 poziomu. Tak jak mówiłem, wziąłem dokładnie ten sam model, który był użyty tutaj. Go obróciłem. To znaczy model, schemat, a nie, sorry. To nie ten, to jest ten. Tu są produkowane niebieskie płytki logiczne. To wziąłem dokładnie to samo, tylko musiałem dwie rzeczy pozamieniać. To musiałem zamiast tych wielowarstwowych płytek zamienić na płytkę modułu procesora, a potem to ten środek zamienić na konkretną płytkę procesorową do konkretnego modułu, którego potrzebuję. Okej. Ciebie trzeba troszkę przyspieszyć. W każdym razie mamy tak konstrukcję płytek wszystkich podstawowych rodzajów, czyli tam szybkości, efektywności, produktywności, to jest ta oczyszczająca oraz... No ja jeszcze zrobiłem zabrudzającą, z tego nie korzystamy. A potem to już reszta było dosyć prosto. Bierzemy każdy poziom, czyli szósty. Bierzemy wszystkie potrzebne rzeczy, a właśnie od teraz już moduły procesorowe, znaczy moduły wymagają różnych kryształów. To nam troszkę zwiększyło zużycie kryształów. W każdym razie bierzemy różne tam rzeczy. Bierzemy moduły 5, tworzymy siódemki. W podobny sposób tworzymy ósemki, tylko że inny kryształ. I z tego tworzymy, znaczy siódemki, i z tego tworzymy ósemki też. Bardzo podobnie. No, tu nawet już procesory są potrzebne. Ok. W każdym razie problem jest taki, że po jednej tej fabryce każdego typu... O, chciałem powiedzieć, że nie wystarcza. Ostatnio jak patrzyłem, to nie wystarczało. Może troszkę już się ogarnęło tu. Nie jest to zbyt wydajna produkcja, ponieważ dużo ósemek musi czekać, aż się zrobi siódemka. Tu jest tylko jedna wymagana. Ale generalnie jest tutaj dużo przestojów. A moim celem nie było, żeby to działało wydajnie. Ponieważ zakładam, że nie będziemy zbyt dużo z tych szóstek i ósemek korzystać głównie do produkcji ekwipunku. O którym mowa. Zaczęło mnie denerwować robienie tego wszystkiego ręcznie, więc robiłem już produkcję w sumie takich najważniejszych rzeczy tutaj. To też jest taka, nazwijmy to, łańcuchowa produkcja, że tworzymy Mark 1, Mark 2, Mark 3, Mark 4, Mark 5, Mark 6 i szóstkę już ładujemy do skrzyni. Dałem dodatkowo tutaj warunki logiczne zamiast ograniczenia miejsca, ponieważ te rzeczy są bardzo drogie. Chcemy tutaj co do jednostki określać, ile będzie się znajdować w skrzyni, żeby za bardzo zbyt dużo tego nie produkować. Więc mamy już produkcję generalnie wszystkich najlepszych ekwipunków, jak możemy sobie wyobrazić. No prawie wszystkich. Nie możemy jeszcze produkować zbroi Ironmana. A przy okazji, zaupgradeowałem sobie również zbroję do Mark 4. Zaraz to też pokażę. Nie możemy jeszcze tworzyć zbroi Ironmana, bo nie mamy, jakby to nazwać, nie mamy miedzi Wolframu. Ale poza tym mamy już cały najlepszy sprzęt, jaki możemy sobie wymarzyć. Więc wykorzystałem to, żeby zrobić sobie trochę mały upgrade. Tak, postawiałem sobie najlepsze reaktory fuzyjne, najlepsze baterie. Zwiększyłem sobie też liczbę osobistych laserów do czterech, wcześniej miałem jeden. Jeszcze mam całą masę wolnego miejsca, które jeszcze nie mam pomysłu, jak wykorzystać. Może jeszcze więcej egzoszkieletów. No,
W każdym razie mamy też. A, Energy Shield Mark 6. Energy Shield Mark 6 ma 1200 punktów życia. Nie, 2400 punktów życia. To jest masakra. Generalnie jest achievement za wytrzymanie ciosu, przeżycie ciosu za 600 punktów życia. Więc tutaj możemy przebić ten achievement czterokrotnie. Więc w sumie jak już się ma ten Energy Shield Mark 6, to trochę nie widzę opcji, jak to się da zginąć dalej w tej grze. Dobra, w każdym razie mamy już najlepsze wyposażenie. Nie mamy jeszcze najlepszej zbroi. I nie mamy jeszcze najlepszego czołgu, bo on również wymaga Wolframu. Cóż, ale w każdym razie, kiedy postawiliśmy tutaj tą kopalnię, tak, to kiedy ona pracuje, to ona sięga zanieczyszczeniem tutaj tych osiedli. Więc nie mam jeszcze najlepszego uzbrojenia, ale wybierzemy się w małą wyprawę i wypróbujemy to, co już mamy. A przy okazji, w czołgu również postawiałem wszystko Mark 6. Co ciekawe, zbroja czołgowa ma tylko 1000 punktów życia Mark 6 w porównaniu do 2400, które ma gracz. Właśnie czołg chyba standardowy ma około 600, tak? Nie, 2000. Okej. Więc to tarczą jesteśmy silniejsi od czołgu. Dobra. Zaraz wracamy. Dobra, zanim jeszcze ruszymy. Tak, muszę chwilowo to wyłączyć na drzew. Dobra, zanim jeszcze ruszymy, to chciałbym pokazać, jakie tutaj uzbrojenie mamy. Dla tych, którzy nie widzieli, czołgi Mark II z Bob's Warfare wprowadzają coś takiego jak artyleria czołgowa. To jest broń o dużych obrażeniach i dużym zasięgu. Zasięg ma generalnie jednego ekranu na maksymalnym oddaleniu. Więc to, co widzisz, w to możesz strzelać. No i generalnie zabija wszystko. Więc bardzo przydatne przy czyszczeniu. Nie musimy jeszcze się bawić w działa artyleryjskie. A już możemy całkiem sprawnie czyścić. No to jeszcze mamy amunicję tak czołgową. Ta już praktycznie nic nie robi. Te dwie typy amunicji. W sumie będę już je wyjmował stąd. Generalnie fajnie jeszcze możemy zobaczyć, że ta amunicja czołgowa zadaje 200 plus 440 obrażeń. Czyli mniej więcej tyle, ile działo Mark 6. Ono zadaje 300, ale jest dużo szybsze. Więc teraz mamy osobiste lasery, które zadają więcej obrażeń niż działo czołgowe. Fajnie. Dobra. Przejdźmy się. Pokażę wam, jak ta artyleria działa. Uff. Jedne bajtery trochę nie wiedzą, co ze sobą robić. Uff. A! Zjadły mi tarcze. Tak, będziemy mieli lepszy czołg, będziemy musieli upgrade'ować ilość tarcz. To jedna tarcza jednak nie wystarcza, jeżeli chcemy być niezniszczalni jako czołg. No. A działa laserowe bardzo fajnie. Obdarzają bajtery. Ale myślę, że może być więcej. Może być lepiej. Jeszcze nie wszystko ginie natychmiastowo przy kontakcie z naszym czołgiem. Więc jest jeszcze pole do upgrade'u. Myślę, że jakbyśmy zbroję wypełnili samymi działami laserowymi, to byłoby fajnie. Okej, okay, dobra. I obie baterie jakoś się nie wyczerpują podczas działań. Co w Vanilli można było zaobserwować. Jeżeli się władowało dużo działów laserowych, to zazwyczaj szybko wżerały baterie podczas strzelania.
To jest okej. Jeszcze stawię? Chyba nie. Dobra. Jeszcze wyczyśćmy to. Tą małą osadę. Jak się strzela do nich z dużej odległości, to nie wiedzą za bardzo, co ze sobą robić. Nie widzą chyba celu, który do nich strzela. Chyba się zbierają do ataku, co? Tam jest chyba nasiórka. Możemy... No, no, fajnie. I tutaj sobie idziecie. Łapcie to. Też fajnie wyglądają w sumie na Popswerper bajtery. Są takie różnokolorowe. Dużo fajnie to wygląda niż wszystkie bajtery jednego koloru, monotonnie. Fajnie, sprawnie. Jak jeszcze będziemy mieli wszystko zaupgradeowane do maksymalnych poziomów, czyli jeszcze zbroję Ironmana oraz czołg Mark III. Na pewno jeszcze fajnie to będzie działo. No, a na razie to tyle, co mam do powiedzenia. Następny w kolei na pewno jest Wolfram, żeby podblokować sobie te fajne rzeczy. No i cóż, no i to chyba byłoby już koniec. Jeżeli chodzi o Factorio Bob's mody. Tak. Znaczy no koniec. Musimy jeszcze... Zajmiemy się jakąś fajną produkcją... zorganizowaną produkcją części rakietowych. Znaczy bardziej zorganizowaną niż to było wcześniej. Tak troszkę... Wcześniej w serii to trochę chaotycznie to było zrobione. Więc teraz postaram się to jakoś lepiej zrobić. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!